Hala popularnego spożywczaka, witamy serdecznie. Mecz pełen emocji. Drugie spotkanie fazy play-off. Koszykarek Toruńskiej Energii kontra lider Matizol Pruszków. No i jesteśmy po 30 minutach tego spotkania, ale kto wie, czy wszystko co najciekawsze w tym meczu jeszcze właśnie przed nami, bo drużyna z Pruszkowa prowadzi 49 do 46, a przypomnę, to drugi mecz fazy play-off w serii do trzech zwycięstw i dzień wcześniej tutaj w hali przygrądwalskiej w Toruniu zwycięstwo Energii 73 do 60, no a tutaj drugiego dnia, podczas drugiego meczu oglądanego w tej chwili, drużyna z Pruszkowa robi małego psikusa. Na razie toruńskiej drużynie prowadzą 49-46. I ostatnia kwarta, białe stroje, Matizol lider Pruszków, drużyna Toruńska Energa w czarnych strojach w tym spotkaniu. Kwarty do tej pory rozpoczęło się zgodnie z przewidywaniami, tak jak to było do tej pory. Dwa zwycięstwa Toruńskiej Energii w sezonie zasadniczym nad ekipą z Pruszkowa. No i można powiedzieć, na tej podstawie wszystko w normie w pierwszej kwarcie. 24 do 12 dla torunianek, ale już 14-21 przegrana kwarta druga. Teraz Paulina Misiek zmniejsza straty do jednego punktu, 48-49. No i niespodzianka, bo po przerwie drużyna lidera Pruszków wygrywa 16 do 8 tę część gry, 49-48 i na razie tylko dwa punkty zdobyte przez Paulinę Misiek. Można przypuszczać, że będą emocje do końca tego meczu. Kaczmarczyk niedobrze. No to chyba nie była jej pozycja, zbiórka toruńskiego zespołu, Emilii Tłumak, Weronika Iczak. Przypomnę, dwa zwycięstwa, w tym ostatnie, bardzo przekonujące tutaj w sezonie zasadniczym. Zresztą w ostatnim meczu sezonu, brawo! Weronika Iczak! Co najmniej z 7 metra, chyba było jeszcze dalej. 55-51, odetchnął z ulgą trener Elmedi Nomanić, który tutaj nie może usiedzieć ani przez sekundę, cały czas na nogach. Pod koszem Bennett faulowana przez Paulinę Misiek. 6 minut i 3 sekundy do zakończenia meczu. 4 punkty tylko Jasz. 4 punkty przewagi. A w tej chwili 3 Energii Toruń. Na linii rzutu wolnych Kaylee Bennett. Co ciekawe, wcześniej nie wykonywała w ogóle rzutów wolnych w tym spotkaniu. 55-53. W ogóle protesty wcześniej, że były te rzuty wolne, że było to zakwalifikowane jako akcja rzutowa. Mimo że Bennett no, w zasadzie jeszcze piłki dokładnie nawet nie złapała. No ale to już historia. 55-53. 5 minut 35 sekund do zakończenia spotkania i Emilia Tłumak sfaulowana. I jest 58-53. A teraz trzeba powiedzieć, że chyba nawet z faulem trafiła te punkty spod kosza Briana Gilbert, ale sędziowie z przymrużeniem oka ewidentnie. 58-55, Emilia Tłumak za 3 punkty, nie trafia. Kto zbierze piłkę? Może będzie i tak tym razem 64-59. Pewna ręka, niezapomniana mimo prawie dwuletniej kontuzji Moniki Krawiec. Za 3 punkty trafia teraz jeszcze Anna Pietrzak. Jest 64-62, ależ końcówka niesamowita.
12 sekund do końca i po tym rzucie tylko 2 punkty przewagi toruńskiej Energii. I triumfująca toruńska publiczność, dlatego że jest 5 punktów przewagi na 2 sekundy do końca spotkania, więc już nie jest możliwe, aby tę stratę odrobić. Brawa dla Pauliny Misiek, która naprawdę zrobiła nam się podstawową koszykarką toruńskiej Energii. Lider już odpuścił ostatnie 2 sekundy, ale drużyna z Pruszkowa w 2 spotkaniach pokazała naprawdę serce do walki.